Imprezy szczawieńskie są kolejnym przykładem, że artyści z całego i z całej Europy, i z całego świata przyjeżdżają w ten zakątek do Szczaw na Zdroju, żeby pokazywać przede wszystkim piękno tego miejsca. Obrazy przedstawiają zarówno szczawieński deptak, jak i halę sportową, budynek Urzędu Miasta, Dom Zdrojowy, teatr oraz bibliotekę, a także klimatyczne, uzdrowiskowe uliczki. Tematem przewodnim tegorocznych szczawieńskich inspiracji były właśnie nieruchomości znajdujące się w uzdrowisku. Dzieła zostały wykonane przez kilkunastu malarzy z Polski, Czech oraz Ukrainy, którzy przebywali w mieście od 6 do 15 sierpnia. Komisarzem projektu był znany wrocławski pejzażysta Stanisław Przewłocki, a patronat nad plenerem objął burmistrz Tadeusz Wlaźlak. Efekty pracy artystów można podziwiać na piętrze pijalni wód mineralnych. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do oglądnięcia tych przepięknych prac. Ona będzie tak długo, jak Państwo będą tylko chcieli przychodzić do nas i oglądać. I jeżeli kolejne prace będą tutaj na terenie naszej pijalni, serdecznie Państwa zapraszamy.